W roku 2030 ponad połowa energii zużywanej w Polsce będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. A będę o tym rozmawiał z panem doktorem Krystianem Sznelem, ekspertem Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Z raportu, który przygotowaliście, wynika, że Polska może dość szybko pozbyć się tego przekleństwa miksu energetycznego opartego na węglu kamiennym. Nawet zakładacie, że w budownictwie mieszkalnym główną opcją zasilania w energię będą pompy ciepła. Jak to należy rozumieć? To jest kwestia jakby ogrzewnictwa i tak samo ciepłownictwa systemowego. Źródłem jakby tutaj dla tych pomp ciepła to jest tania, niskoemisyjna energia elektryczna. I patrząc na zmianę miksu w kierunku głównie elektrowni wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, to jakby z autu mamy jakby najtańsze paliwa, czytaj tanią energię elektryczną do zasilania, a jakby w związku z digitalizacją też polskiej elektroenergetyki i w ogóle polskiej energetyki, to naszym zdaniem jakby bardzo mocno idziemy w kierunku tej zeroemisyjnej energetyki. Jakie są alternatywy? Alternatywy to są tak na dobrą sprawę tylko kotły na pelet, ale tyle tego peletu jakby nie ma, to jest raczej kwestia bodajże rozwiązania, to są rozwiązania na terenach raczej wiejskich, a inne paliwa, jak na przykład gaz czy węgiel, są już emisyjne paliwa i nie da się ich realizować równolegle z realizacją celu net zero 2050. Z raportu o łączeniu sektorów zielonej energii wynika także, że w zasadzie w Polsce nie powinna powstać elektrownia atomowa, bo próby jej wybudowania są pasedet, choćby z tego względu, że nie będzie ona finansowana przez banki. Aż tak radykalnie należy postawić kwestię elektrowni atomowej? Nie. Oczywiście jakby elektrownie jądrowe są źródłem zeroemisyjnym, to jest jakby pozytywna rzecz. Negatywna rzecz jest niestety taka, że produkują odpady i dość takie powiedzmy niebezpieczne odpady i to jest jakby sprzeczne z regułami tak zwanej taksonomii, a przez tą sprzeczność finansowanie przez instytucje finansowe nie jest jakby dozwolone, bo już obowiązuje ta nowa dyrektywa o taksonomii, a to ostatecznie może skutkować tym, że uzyskanie finansowania zewnętrzne dla bloków elektrowni jądrowych, które kosztują no obecny powiedzmy blok, nowy blok w elektrowni Paks na Węgrzech kosztuje około 30 miliardów złotych, jeden blok 1200 megawatt, to nie widzę możliwości finansowania takich elektrowni z środków własnych, a środki zewnętrzne są w zasadzie niedostępne, a to ostatecznie oznacza, że najprawdopodobniej nie wchodzimy w program budowy elektrowni jądrowych. Na czym polega idea łączenia sektorów zielonej energii? No jest to jakby nic innego niż kwestia z jednej strony jakby uzyskania optymalnego efektu dla powiedzmy produkcji energii. To jest na przykład, tak jak już powiedziano, kwestia bezpośredniego wytwarzania energii cieplnej przez na przykład energię elektryczną z tych farm wiatrowych i z tych paneli fotowoltaicznych, co oznacza, że można jakby zasilać energią elektryczną pompę ciepła. W sektorze transportowym elektromobilność jest dokładnie taka sama zasada, ale też kwestia bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej w inne paliwa, a tutaj mówimy głównie o tym tak zwanym zielonym wodorze. Czytaj, że tani prąd z tych źródeł jest za pomocą elektrolizy przetwarzany wodór i ten wodór może być wykorzystany jako paliwo, ale też może za pomocą CO2 potem dojść do metanizacji, no i potem mamy jakby metan, który się tak samo
zachowuje, używa jak gaz ziemny i to jest jakby koncepcja tego sektora, więc ostatecznie jest to kwestia tak naprawdę efektów synergii w tych trzech podsektorach energii, czytaj energia elektryczna, energia cieplna i energia transportowa. Czy panowie liczyliście w tym raporcie, jak kosztowne byłyby inwestycje w Polsce, aby dojść właśnie do tego stanu miksu energetycznego, że połowa energii jest wytwarzana przez OZE? No to jest dość prozaiczne, jakby jeśli patrzymy na tę energię elektryczną wytwarzana z OZE, czytaj elektrownie wiatrowe czy elektrownie fotowoltaiczne, to już teraz wiemy, że na podstawie tego systemu aukcyjnego i tych aukcji OZE, które są organizowane od koniec 2016 roku, że elektrownie wiatrowe, farmy wiatrowe już teraz produkują prąd poniżej cen hurtowych, a większe instalacje fotowoltaiczne, tak na dobrą sprawę, w ciągu bodajże nawet już tej rocznej aukcji też już będą produkować energię odczytową w lecie taniej niż obecna cena na rynkach hurtowych. To oznacza, że tak naprawdę to jest bez wsparcia, więc patrząc też na obecną wysokość opłaty OZE, która wynosi 0 zł, widać, że to są bardzo konkurencyjne źródła. Są to źródła, które tak na dobrą sprawę produkują prąd taniej, nawet włącznie z finansowaniem inwestycji, niż obecna cena na hurcie. Oznacza to nic innego niż produkcją, jakby bieżące koszty produkcji prądu z elektrowni węglowych jest droższy niż finansowanie nowej inwestycji, produkcja jakby prądu z farm wiatrowych czy z farm fotowoltaicznych. Bardzo duże znaczenie będzie miała rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego w całym przedsięwzięciu prowadzonym przez Unię Europejską, w tym New Green Dealu, tak? Europejski Bank Inwestycyjny ma już swoje nowe wytyczne, które inwestycje będą finansowane, które inwestycje nie będą finansowane. No ostatecznie przodowali jakby tej dyrektywy o taksonomii, o której już rozmawialiśmy, więc jakby zasady, które obowiązują dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jakby zaczynają już teraz powoli automatycznie jakby też obowiązywać dla zwyczajnych banków komercyjnych. W związku z tym jakby to, co robi Europejski Bank Inwestycyjny, w ciągu 2-3 lat się po prostu będą ogólne zasady wytyczne dla wszystkich instytucji finansowych na rynkach Unii Europejskiej. Zaskoczyło mnie w raporcie także to, że niektóre banki centralne deklarują swoje zaangażowanie w ten proces energetycznej transformacji. Ba, nie tylko są to banki z krajów Unii Europejskiej, tam się pojawia też Bank Japonii. No, na razie nie ma, tutaj nie znalazłem w tym gronie Narodowego Banku Polskiego. Ale banki centralne też się włączą. W zasadzie wiadomo, jakby bank centralnie bezpośrednio nie finansuje inwestycji, tak? Tylko jakby jest raczej takim elementem uporządkowania rynku, ale żeby trochę powiedzmy, odpowiadając na to pytanie, widać jedną rzecz. To nie jest tylko już stricto sensu projekt Unii Europejskiej, który tutaj przoduje, a inni po prostu robią co innego. Jakby widać, że też w Południowej Korei parlament uchwalił jakby niedawno temu strategii Net Zero 2050, więc jakby Południowa Korea robi dokładnie to samo, co Unia Europejska. Już wszyscy o tym mówią, że niebawem nawet Chiny też pójdą w ten sam kierunek, więc jakby cała wschodnia Azja jakby powtórzy to, co ten powiedzmy cel polityczny, który ma Unia Europejska, a w związku z tym, jeżeli już te największe rynki światowe idą w ten kierunek, oczywiście to też jest w pewnym sensie polityka przemysłowa, bo trzeba produkować potem odpowiednie produkty, narzędzia, maszyny, które idą w ten kierunek gospodarki światowej Net Zero 2050, to jakby wszystkie rynki z automatu muszą nadążyć, bo inaczej będzie też problem z importem produktów do tych rynków. Już teraz się o tym mówi
w Unii, że będzie coś w rodzaju cła dla tych wysokoemisyjnych krajów nawożonych dla swoich produktów, więc jakby ten rynek z automatu się zmieni, bodajże w ciągu kilka lat będziemy zobaczyć na całym świecie już rządy, które uchwalą polityki net zero 2050, bo inaczej samemu się wyklucza z rynku światowego. Tak. Czy po stronie polskich firm widać zainteresowanie taką transformacją? PGNiG do swojej strategii włączyła zielony wodór. Orlen mówi o tym, że będzie budował hub wodorowy we Włocławku. No ale mnie trudno byłoby ocenić, jakie jest zaawansowanie polskich firm, jeżeli chodzi o taką transformację. No to jest dość prozaiczne działanie, tak? Bo to są spółki notowane na giełdzie. Jeżeli chcieliby organizować jakby swoją politykę firmową na przekór polityki instytucji finansowych, polityki Unii Europejskiej, to rynek to odpowiednio wynagrodzi lub nie wynagrodzi. Czytaj wprost, w tym momencie widać to nawet jakby w ostatnich tygodniach, w tym momencie, kiedy są ogłoszone nowe polityki inwestycyjne tych podmiotów, to z automatu kurs akcji idzie do góry, a w tym momencie, kiedy ogłaszają, na przykład mieliśmy taką sytuację, kiedy jakby Orlen ogłosił na przykład wejście w elektrownię jądrową, to z automatu jakby cena nurkuje. Jakby jeżeli dane przedsiębiorstwo próbuje cokolwiek realizować na przekór jakby instytucji finansowych, no to z automatu instytucje finansowe się wycofują z tych inwestycji, a to oznacza, że kurs na giełdzie spadnie i może jakby to może być dość dramatyczna sytuacja, widać to na przykład na poziomie Tauronu, gdzie kurs już w pewnych momentach był na bardzo niskim poziomie i groziły w zasadzie bardzo takie przykre skutki dla danych przedsiębiorców, więc jakby moim zdaniem nikt nie jest tak nierozsądny w tych spółkach, żeby działać na szkodę spółki i po prostu organizować jakiś program inwestycyjny kompletnie na przekór tych europejskich, nawet światowych trendów. Panie doktorze, czy kopalnie węgla kamiennego, a więc także spółki takie jak JSW, muszą być przegranymi takiej transformacji? Czy też można dla nich znaleźć jakieś inne nowe miejsce? No powiem tak, jakby jedna z głównych nurtów politycznych nie od wczoraj jest polityka dekarbonizacja, tak? I to słowo jest oczywiście może niezbyt ulubione wśród niektórych polityków, ale jakby dekarbonizacja mówi wprost, o co tu chodzi. A to nie jest kwestia tego węgla, to też jest jakby docelowo kwestia gazu ziemnego, więc o tym też nie wolno zapomnieć, ale oczywiście węgiel dostaje jako pierwszy, to jakby bez dwóch stan, więc tu już wiemy, że ta transformacja będzie mieć miejsce i bodajże nawet już w tym dziesięcioletniu skutki będą widoczne, o tyle, że też zasoby przemysłowe tego węgla kamiennego też nie są zbyt, powiedzmy, liczne, a już jeśli chodzi o węgiel brunatny, to też jakby przy tych kopalniach węgla brunatnego przy Bełchatowie, to też jakby z automatu zasoby już są wygaszane po 30 roku, więc najprawdopodobniej górnictwa węgla kamiennego i brunatnego po 2030 roku może jeszcze będzie zaistnieć, ale to będą raczej bardzo małe ilości wydobycia. To jest, wynika to z automatu, z jednej strony z polityki klimatycznej, ale tak naprawdę wynika to też z zasobów i nie ma sensu, żeby dalej na siłę brąć jakby w tą energetykę węglową, jeżeli i tak ten węgiel głównie pochodzi z importu, bo wtedy jest faktycznie pytanie, komu to w ogóle ma służyć. O tym, że za 10 lat ponad połowa energii wytwarzanej w Polsce może pochodzić z OZE, rozmawiałem z panem Christianem Schnellem, ekspertem Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Bardzo dziękuję.